Dobry, witam Państwa serdecznie, 14.00, zaczynamy kolejny materiał. Szanowni Państwo, dzisiaj na godzinę 10.00 wezwany był Daniel Obajtek do prokuratury, gdzie ma być przesłuchiwany do którejś z trzech spraw, gdzie pojawia się jego nazwisko, między innymi też do sprawy o składanie fałszywych zeznań przed sądem, co jest sprawą dosyć dowodowo prostą, bo jest nagranie Obajtka i Piotra Nisztora. Obajtek był świadkiem w sprawie, którą Nisztor wytoczył pewnemu panu, gdzie twierdził, że absolutnie nie załatwiał pracy dla żony i ojca Nisztora. Do tej sprawy mógłby zostać przesłuchany już w charakterze podejrzanego, ale oczywiście na godzinę 10.00 się nie stawił. Nie stawił się i to nie jest wszystko, drodzy Państwo, bo zanim się nie stawił na komisji, przepraszam, do prokuratury, gdzie został już w połowie maja wezwany, był wzywany na różne sposoby, napisał dzisiaj, drodzy Państwo, tak, pozwólcie, że Wam to zacytuję, bo warto. Zgodnie z zapowiedzią przekazałem pełnomocnictwo mojemu adwokatowi do reprezentowania mnie w postępowaniach przed prokuraturą oraz Sejmową Komisją Śledczą. Liczę na to, choć nadzieja jest złudna, że będę mógł w spokoju dokończyć prowadzenie kampanii wyborczej. W uśmiechniętej Polsce wolnego człowieka, bez wyroku i bez spraw toczących się przeciwko, traktuje się jako przestępcę, którego ściga policja i służby na polityczne zlecenie Koalicji Obywatelskiej. Jestem inwigilowany, a kiedy nie mogą się ze mną w sposób przewidziany przez prawo skontaktować, to konfiskują legalnie opłacone banery wyborcze. Tak wygląda Polska Tuska. Chcą zniszczyć wszystko, co przez 8 lat PiS zbudował. W związku z tym w trybie wyborczym skierowałem kłamliwą publikację Onetu. Analizujemy także oszczercze wypowiedzi Michała Szczerby, które w ostatnim czasie pojawiły się w przestrzeni publicznej. Nie pozwolę, by wmawiać społeczeństwu, że jestem poszukiwany i że jakieś sprawy toczą się przeciwko mnie. Nie kłaniałem się elitom z Warszawy, nie będę brać udziału w cyrku Koalicji Obywatelskiej. Elitom z Brukseli, jeśli tak wyborcy zdecydują, też kłaniać się nie będę. No to mamy sytuację czystą i klarowną. Przed 2 tygodniami Obajtek też wydał oświadczenie, że na żadne wezwania stawiać się nie będzie, bo najpierw dokończy kampanię wyborczą. I tu, drodzy Państwo, do łez rozbawił mnie chyba zastępujący rzecznika prasowego prokuratury, bądź osoba w jego imieniu występująca, bądź nowy rzecznik, nie wiem. Nie zanotowałem niestety nazwiska. Pan prokurator, który językiem dość zabawnym opowiada o grotesce dzisiejszego dnia i o tym, co będzie o godzinie 15. Polecam Państwa uwadze teraz. Teraz. Prokurator referent w dniu dzisiejszym wystąpił do Krajowego Biura Wyborczego o przekazanie do godziny 15 wszelkich znanych i złożonych jako adresy korespondencyjne przez pana Daniela Obajtka adresów, by można było skutecznie wezwać wezwanie do stawiennictwa na podane adresy, pod którymi ma przebywać pan Daniel Obajtek. Jeśli do godziny 15 nie otrzymamy jako prokuratura odpowiedzi, w której zawarte będą nowe adresy do korespondencji, prokurator referent zarządzi poszukiwania świadka w celu ustalenia miejsca jego pobytu. Ja się uśmiałem. Nie wiem jak Państwo, ale mnie to rozbawiło do łez, a później wypowiedziałem kilka nieprzyzwoitych słów, by określić to, co myślę na temat tej groteski, której jesteśmy właśnie świadkami. Drodzy Państwo, Obajtek jest, czy też tak był lokalizowany wielokrotnie i przez CBA, i przez policję, i przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jego adresy, pod którymi oczywiście, że nie przebywa, były znane i te służby przekazały je i Komisji Śledczej pod przewodnictwem pana posła Szczerby i też do prokuratury.
Prokuratura, mając świadomość, że pod tymi adresami on nie przebywa, nie odbiera korespondencji, ale występuje w mediach. Ba, ja przecież ujawniłem, że Obajtek nocuje na terenie Słowacji, jest pod ochroną tamtejszych służb, tam nie zostanie przez nikogo nękany, bo tym zajmują się Słowacy, by ich gość mógł spokojnie nocować, później pojawiając się na kilka godzin na Podkarpaciu. Na Podkarpacie, dokładnie w okręg wyborczy Obajtka, prowadzą dwie drogi, dwa przejścia graniczne, na których już dawno powinny być patrole policji, czy patrole chociażby śledczy powinni zdecydować o tym, by wysłać tam na przykład Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy CBŚP, by Obajtek został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Powinien zostać zatrzymany i być przesłuchany, a do czasu przesłuchania przebywać pod kluczem. Drodzy Państwo, jesteśmy świadkami jakiegoś cyrku, który robi się z Prawa i Sprawiedliwości. Ten człowiek szydzi, drwi z prokuratury Bodnara, a co robi pan minister Bodnar? No to słyszeliście Państwo prokuratora, który przed chwilą przed Państwem wystąpił, którego to oświadczenie powinno być chyba jednym z najbardziej kompromitujących w karierze. Pan prokurator, czy pani, nie wiem, prokurator referent do tej sprawy ma podjąć decyzję o tym, by ustalić miejsce pobytu Obajtka. Czy Państwo słyszycie ten absurd tej sytuacji? To jest kpina sprawa. Tuż przed wyborami, gdy pan premier Tusk jutro, 4 czerwca, chce spotkać się z wami, by powiedzieć wam, że czas na wybory, że idziemy głosować, to jest oczywiste, na koalicję obywatelską, na koalicję demokratyczną, na koalicję 15 października, by oddać swój głos. No może niekoniecznie, no ale to ja nie będę agitować absolutnie. Tak? Jest państwa cena, państwa zdanie. Będzie apelować do Polaków, by poszli na wybory. No i można byłoby podczas tego jutrzejszego spotkania zadać panu premierowi pytanie, no dobrze, ale to znowu mamy zaufać, a co z Obajtkiem? Co z innymi sprawami? Co z Ziobro? Co z Wosiem, który dzisiaj rano występował w Polskiej Agencji Prasowej, w studiu Polskiej Agencji Prasowej, kolportując swoje kłamstwa w publicznym medium? Opowiada o tych swoich kłamstwach, prowadzący redaktor ani razu mu nie przerwał, potakiwał. Jesteśmy świadkami czegoś tak kuriozalnego, że trudno tu znaleźć słowa wyjaśnienia, a tekst pod tytułem "Dajmy im jeszcze trochę czasu, muszą zebrać dowody". Drodzy Państwo, ja rozumiem, ja wszystko wiem, że zbieranie dowodów. Tak. Państwo musi pokazać swoją siłę. Jeżeli dzisiaj Obajtek występuje w mediach, krzyczy w nich, kpi z prokuratury, a pan minister sprawiedliwości, pan prokurator generalny, ogranicza się do 5-minutowej rozmowy z panem posłem Szczerbą, mówiąc mu, że tak, tak, on wszystkiego dopilnuje, wszystko będzie dobrze, to nijak to się ma też do sytuacji, w której ci ludzie dalej chodzą na wolności. W żaden sposób ich nie przymuszono do tego, by stawili się w prokuraturze, choć prokurator referent miał świadomość i jego przełożeni, czyli prokurator Korneluk, a tym samym pan prokurator Bodnar, prokurator generalny, mieli świadomość, że Obajtek nie stawi się na 10. Mieli tę świadomość. Dlaczego nie zostało wydane postanowienie o doprowadzeniu świadka? Drodzy Państwo, gdybyście wy, bądź ja, unikali stawienia się w prokuraturze w tak ważnych sprawach, gdzie mamy do czynienia w sprawach fuzji Lotosu z Orlenem, tak, i sprzedaży udziałów Lotosu, mamy do czynienia z gigantyczną malwersacją na szkodę Skarbu Państwa. Jak Państwo uważacie? Czy gdybym ja występował w medium i opowiadałbym, że ja nie przyjdę na spotkanie, nie przyjadę do Polski na
na spotkanie z prokuratorami. Nie będę jako świadek występować, bo teraz prowadzę, bo teraz nagrywam materiały, jestem tym bardzo zajęty. Jak skończę nagrywać, to może znajdę czas. To podejrzewam, że nie dalej niż w ciągu 48 godzin tutejsza policja by do mnie przyszła i powiedziałaby, no, mamy tutaj polecenie w drodze pomocy prawnej, żeby pana zatrzymać i dostarczyć śledczym, bo musi pan być przesłuchany jako świadek. Nikt by ze mną się nie patyczkował. Ja oczywiście bym na każde wezwanie prokuratury się oczywiście stawił, tak? Nie trzeba byłoby mnie do tego w żaden sposób przymuszać, bo mam świadomość konsekwencji i takie granie na czas jedynie przyniosłoby irytację prokuratora, który straciłby jakiekolwiek resztki sympatii, nawet gdyby je miał. Prawda? A pan Obajtek zadrwił z prokuratury, dość niemrawej, która nie jest w stanie wykonać swoich zadań. I tutaj uśmiech w kierunku pana ministra Siemoniaka, bo gdyby pan minister Siemoniak, który w tej chwili jako szef MSWiA, jednocześnie koordynator do spraw służb specjalnych, otrzymał takie polecenie, czy służby mu podległe, by Obajtek miał zostać zatrzymany, to zważywszy na to, że nie tylko ja, tak, ale też i niezależni dziennikarze, i inne osoby o dosyć dużym doświadczeniu, przekazały służbom, jak znaleźć Obajtka, gdzie go zlokalizować, w bardzo prosty sposób. Zatrzymanie Obajtka, drodzy Państwo, jest to kwestia, no myślę, 24 godzin. Jeżeli by tylko wjechał na teren Polski, to jest kilku godzin. No można ewentualnie wysłać po niego ekipę Polsatu, tak? Bo oni się z nim umawiają. Ale mówiąc zupełnie poważnie, zatrzymanie Obajtka to jest kwestia jednego dnia, jeżeli prokurator by wydał takie postanowienie o zatrzymaniu Obajtka i doprowadzeniu go w charakterze świadka do prokuratury, to kto wie, może Obajtek właśnie jest w tej chwili w Polsce, to też można byłoby ustalić po lokalizacji telefonów jego goryli, byłych funkcjonariuszy bezpieki PiS-u, czyli CBA, bo on korzysta też z ich telefonów, więc można było ich zlokalizować, to nie jest też problem, ich numery służby znają. W ten sposób lokalizuje się Obajtka i zamiast o godzinie czekać do godziny 15 na to, żeby pan prokurator, referent, czy tam pani prokuratorka wydawały jakieś deklaratywne postanowienia i w zasadzie odwlekające w czasie przesłuchanie Obajtka i dające mu presaldo czas na dokończenie tej kampanii wyborczej, bo wszystko na to wskazuje. Dzisiaj, drodzy moi, jest 3 czerwca. Wybory są za 6 dni. A Obajtek jest na wolności. Czy Państwo widzicie tę groteskę? I niech mi ktoś powie, że Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna podległe panu Bodnarowi nie działają na zwłokę. Dzisiaj czytałem komentarze lewicowych, to jest działaczy, którzy twierdzą, że to pomówienia. No ale co jest pomówienie? No, mówię o faktach. Obajtek już dawno mógł zostać zatrzymany, doprowadzony do prokuratury w charakterze świadka, ponieważ oświadczył, że się będzie ukrywać. Oświadczył publicznie, że nie będzie stawiać się na te wezwania, że nie został poinformowany. Owszem, został. Został wezwany. Już abstrahując od procedury doręczania korespondencji sądowej, to jest po prostu kpina z Polaków i pytanie do pana premiera Tuska, czy takie postawy pana profesora Bodnara akceptuje. I tak, drodzy Państwo, ja będę wieszać te przysłowiowe psy na urzędzie prokuratora generalnego, nie na samym panu Bodnarze, bo to jest z pewnością bardzo miły, sympatyczny facet, ale na jego urzędzie, że jego urząd, który on piastuje, podlega mu, nie robi tego, co do niego należy. Służby podległe Siemoniakowi zrobiły, co do nich należało, na polecenie prokuratury, której może nie, że podlegają, ale wykonują jej polecenie. Czyli podejmują takie kroki, by wykonać to polecenie najszybciej, jak to się tylko da. Dlaczego prokuratura nie wydała
postanowienie o zatrzymaniu Bajka, bo nie chciał, a mógł. Pamiętacie Państwo sprawę sprzed tygodnia dotyczącą braku akt, oryginałów akt, które prokuratura miała dostarczyć przewodniczącemu Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych, panu posłowi Jońskiemu. Ja ten materiał prezentowałem. Słyszeliście Państwo, co powiedział poseł Joński, że wysłał pismo już wiele tygodni temu do pana ministra Bodnara, że dzwonił, że prosił. Jego prośby jako przewodniczącego komisji są ignorowane. Do tej chwili akt, aby przeprowadzić konfrontację świadków Ewy Wrzosek i Edyty Dudzińskiej, komisja akt nie otrzymała. Jak Państwo to wyjaśnić? Ci, którzy twierdzą, że prokuratura potrzebuje jeszcze trochę czasu, bo zbiera dowody, bo tego jest bardzo dużo. Taki jest fakt. Na początku kwietnia poseł Joński prosił prokuraturę podległą panu Bodnarowi o przesłanie oryginałów akt. Powiedzieli, że nie mają czasu. Później w ogóle ignorowali jego prośby i telefony. Gdy zwrócił się pisemnie do pana ministra Bodnara, ten również zignorował tę prośbę, w ogóle nie reagując. Więc gdzie argument, że prokuratura potrzebuje jeszcze dużo czasu, żeby wszystko porozliczyć? Mieli przesłać z prokuratury rejonowej oryginalne akta do komisji śledczej, by dokonać konfrontacji świadków. Tylko to. Tego nie zrobili. Dlaczego? Dlatego, drodzy Państwo, że grają na czas. Robią to po to, by rozliczenia maksymalnie w czasie opóźnić. Publiczne pokazanie Polakom, jak wykazuje się kłamstwa jednej ze świadków, że mataczyła i mataczy w śledztwie, że kłamie przed komisją śledczą, miałoby swoje daleko idące konsekwencje. Szczególnie, że jedna ze świadków, która kiedyś była przełożoną pani Wrzosek, dalej jest czynnym prokuratorem. Dalej podejmuje decyzje procesowe, dalej pracuje w prokuraturze krajowej. Przepraszam, okręgu. Kto ją chroni? Który prokurator rejonowy? Czy prokurator okręgowy w Warszawie? Dlaczego minister Bodnar nie jest w stanie pozyskać tak, no można powiedzieć, załatwić prostej sprawy, jak przesłanie akt do komisji śledczej? Na przykładzie Obajtka możecie Państwo zobaczyć też i ten prokurator występujący w mediach dzisiaj. Przecież człowiek się ośmieszy. No mi by było naprawdę wstyd stanąć przed Państwem i mówić, że ja będę teraz wysyłać wezwania. Będę sprawdzać. Czy to jest kpina? To jest kpina z Was, ze mnie, z nas wszystkich. Ludzi, którzy zaufali w to, że te rozliczenia będą. Rozumiem Państwa głosy w styczniu, w lutym, że się czepiam, że przesadzam, że dajmy mu czas. Pół roku minęło. I jesteście Państwo dzisiaj świadkami tego, jak ten Obajtek, ten dyzma, ten słup pisowski kpi sobie z wymiaru sprawiedliwości. Kpi z nas, Polaków. Bo to, że kpi sobie z Bodnara, to widocznie pan profesor sobie na to zasłużył. Bo w tej sytuacji no jedyne, co można, to właśnie można niestety, ale z pana profesora zadrwić i zakpić. I powiedzieć tam, do czego się pan, drogi profesorze, nadaje. Może do pisania epistołów albo jakiś licencja poetyka na portalu Archiwum Oświatyńskiego, ale nie bycia prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. I całe to towarzystwo wokół niego, Śmiszek, Reichardt, bezradni. Ale przecież ci ludzie podobno są profesjonalistami. Więc jeżeli nie są bezradni, bo są tak mądrzy i wykształceni, to znaczy, że wiedzą, co robią, a raczej wiedzą, czego nie robią.
Ja oceniam, drodzy Państwo, po owocach. Owszem, przestrzegam przed czymś, mówię, łączę kropki, ale wracam później do tego tematu, jeżeli po połączeniu kropek postawiliśmy tezę, pokolorowaliśmy obrazek i ten obrazek później się pojawia w przestrzeni publicznej. Wiedziałem, że Obajtek nie zostanie zatrzymany, bo brak woli prokuratury, by go zatrzymać, by grać na czas, by dać mu dokończyć wybory. To jest, drodzy Państwo, skandal i przyznam się, że nie wyobrażam sobie, by taka sytuacja mogła dłużej trwać, no ale nie ja podejmuję decyzję. Kochani, zostawiam Was jak zwykle z tym tematem. Napiszcie w komentarzach, w mailach, co o tym sądzicie. Opierajmy się o fakty, o zdarzenia, o to, co dzisiaj zobaczyliście czy usłyszeliście. Obajtek został wezwany, nie stawił się. Prokuratura chce go przez kolejne tygodnie poszukiwać, a wystarczyłoby poprosić służby, które by go w ciągu paru godzin znalazły. I powiem Państwu, że tak zupełnie szczerze, do tej 15 Obajtka ja bym znalazł. Znaczy, żałuję, że nie byłbym gdzieś w okolicach Podkarpacia, bo byłoby mi łatwiej go osobiście złapać. Bo takie obywatelskie zatrzymanie. Ale to naprawdę jest kwestia godzin. Służby dysponują wystarczającą techniką operacyjną, by tego chłystka namierzyć. Widzimy się o 20:00, porozmawiamy jeszcze o innych sprawach, a tematów nie brakuje, także do zobaczenia, kochani.